Szczecin. No, co na górze, to nie wiem. To, to tam ten, ten, ten jest, to te małe. A. O, to wyżej. No, no tak, bo to w lewo to będziemy... Musimy gdzieś... W lewo będziemy skręcać. I tu musimy gdzieś czekać. Tam trzeba było skręcić. Tam a teraz musimy zawrócić tak. Lewą stroną jedź. Lewą stroną trzeba być. O, ja widzę, że tam już te... Zawróć. Już stoją chłopaki tam. Stoją, stoją. Za 300 metrów skręć w prawo. Dobra, jedziemy. To są te wały, to na górze? Aha. To no tak. Teraz gdzieś musimy się tu zadobić. O, tu chłopaki. Skręć w prawo. O, tutaj nasi. Nasi tam. O, tam nasz parking jakiś. Ja wiem, ale tam będzie mało miejsca. No, no w górę tam cały czas także. Za 400 metrów. Skręć w lewo. Dobra, jedziemy prosto. Czekaj, gdzieś tu może byśmy stanęli, bo tu tędy byśmy... Nie, jedź wyżej jedź. A już my tam się jeszcze... Bo my tędy idziemy, czy tam? Tu pójdziemy do góry. A, tu idziemy. Bo oni tutaj, tylko teraz gdzie my tu znajdziemy, nie wiem czy nie, źle żeśmy... Że skręciliśmy? Nie. Gdzie zaparkujemy? Wiesz? Czy tam będzie miejsce gdzieś? Można po schodach, ale tam coś zrobimy. Tu jest, a tu parking płatny, a tu co? A to nie da się znowu wracać tam na trasę? Nie wiem, ale tędy... O tutaj może coś. Już tam parking płatny, nie płaci, czekaj, tylko ja się na tym nie znam. Na tym. Dobra, spokojnie, tak. Już tam, no, spokojnie. Spokojnie, tu mamy ile to za godzinę? Nie wiem. Wszystko jedno, tam masz. Ja się to już zabiję tam. Dobra. No to są te wały. I teraz zobaczymy, jaki to numer samochodu. ZSZ 19548. No jest tu. No, dobrze. Czekaj. A nie, dzisiaj sobota. Co? Dzisiaj sobota bez tego, bezpłatnie. Bezpłatnie? Tak. Dzisiaj sobota. Dzisiaj sobota bezpłatnie. Bo nie przyjęło. Nie przyjęło, ten. Fajne to może szlagę. Nie wyłączyłem tam. Thank you.
Planeta, o, to jest planeta, to znaczy to jest nazwa tego statku. Tak, już dawno nie byłem gdzieś nad morzem, czy tam w porcie, bo to jest port Szczecin. Statki, tu jest na górze co to jest? Rotunda, o, tam na górze jest rotunda, się nazywa. A tu słychać, jak chłopaki tam gdzieś biją na ten. Planeta. O, coś, ktoś tam bije na ten. Słychać już tutaj. No, teraz po schodach czeka mnie jakaś. No idziemy do tej rotundy. Zobaczymy, co tam. O, ile tu kilometrów te schody? Coś nie wiem. Może ze dwa. No coś tam krzyczą, ale nie wiem. Zobaczymy, to jestem ja. Na tle Szczecina. Miasta. Idę po schodach. Poznajecie mnie? Po tym, w tym kapeluszu. O, to witam, pozdrawiam. Na naszej propagandowej przyczepie mamy dwa banery. Jeden baner antywojenny. Nie trzeba nam mówić. Żyjemy w trudnym czasie. Musimy swoją postawę antywojenną manifestować na każdym kroku. Z drugiej strony mamy naszego wodza Dmowskiego. Bo z tym Dmowskim przyszliśmy do Szczecina. Z myślą polską przyszliśmy do Szczecina. Z myślą polską i z polskim interesem narodowym. Idziemy pod pomnik synu Polaków. Tam właśnie nie będziemy głosować. Ale zanim to się stanie, chciałbym uprzejmie, żeby ojciec dyrektor odczytał oświadczenie Polskiej Narodowej Rady Kamratów. Także Jarek, oddaję mu mikrofon. Zostaw go u siebie. Krótkie naciśnięcie i go wyłącza. Oh. Ah. Wojtek.
jeszcze. Dobra. Słuchaj, no. Ty tylko z kobietami się całujesz. No oczywiście, a co z mężczyznami będą? Masz rację. A tak mówimy z Jackiem. Ciekawe, czy Nabil będzie. Nie jest Nabil. Witam. Szczecina pana przygoniło? No. Dawno nie byłem. Tak? Jak ogólnie wrażenie? A, dobrze, dobrze. Dopiero przyjechałem. Spóźniliśmy się trochę, bo tam... Wypadek ale strajkują chyba ci przewoźnicy. A, też właśnie. Kamraci, chodźmy na tę stronę. Na tę stronę... Paneru, tak, myśmy się bardzo na temu widzieli, kurczę. Widoku na Szczecin. Urządzone w porządku, dzieci wszystko w porządku. Dobra, to jest najważniejsze. Powodzenia. Szanowni panie Nabi. No cześć. Witajcie. Powiem tak. A jak już tam leci powoli. Dobrze. Nabi zawsze tak samo mówił. Nic się nie zmienia, tak mówię. Widziałem płaczących mężczyzn. Porządna krewkuj. Kiedy to było? To było w 2008-2009 roku, kiedy na polecenie jednej brzydkiej baby, która była komisarzem Unii Europejskiej, zadecydowano o likwidacji Stoczni Gdańskiej. Mężczyźni płakali. Paweł Zachęcki. Cześć. Oni przywierzyli swoją siłę. Oni uwierzyli ludziom z rządu. A ludzie z rządu powiedzieli, że trzeba stocznię zlikwidować, bo nie jest potrzebna Polsce. Bo jest czasem przesłali pewne rzeczy na telefon. Stare książki zbieram, na przykład The Jüdische Kampfung Palestina. Stare książki z 1943 rok. Polska walka o Palestynę w czasie wojny. Książka wyszła. Wszystko myślę, że najgorsze mieli przed sobą, autor, kiedy wrócili do wojny. Niemiecki autor, to jest, nie wiem dokładnie który, ale tak. Popatrzyli w twarze swoich żon. Nie są zamówione, nie? Ale ostre sprawy. Syjonizm wysyłał ludzi, niby że do 39, nie, dalej wysyłał, jednych młodowych, nie wysyłał. Nie dwa, przez kawałek mojego życia widziałem bardzo wielu płaczących mężczyzn. I tak się zastanawiam, ile jeszcze? Ile jeszcze i co jeszcze? Kiedy następny cios? Następny cios 1 lipca. Witaj. Kiedy przyjdą rachunki za prąd, za gaz, WHO? Ile jeszcze płaczących mężczyzn będę musiał widzieć? Cześć, witaj Artur. Ile jeszcze płaczących ojców? Cześć. Będziemy musieli widzieć. Co będziemy musieli zrobić? Przeciwnik jest tak nieliczny. Zdrówka żyć. Przeciwnika można policzyć na palcach. Nas są miliony. Co zrobić, kamraci? Rewolucję? Na rewolucję przyjdzie czas. Teraz jest czas na bunt. Na bunt obywatelski. W każdym momencie, gdzie można, w każdym momencie, w każdej chwili, począwszy od rad rodziców w szkołach, przez rady rodziców w szkołach, przez związki zawodowe, tam jest do przejęcia władza, tam, nie mówię, że wszyscy, ale tam rodzaj poddaństwa i korupcji, tam poddaństwo wobec rządów jest najohydniejsze. Bo ludzie, którzy bardzo zostali miło, wybrani do reprezentowania miło. Naszych interesów, zdradzają. Musimy, co tam jeszcze. Musimy sobie uzmysłowić tylko jedną rzecz. Nas jest więcej. I nawet jeśli w tym momencie nie znamy rozwiązania sytuacji, bo nie mamy pomysłu, bo sytuacja światowa krępuje nasze działania,
bo jesteśmy wystraszeni. Normalnie, jak ludzie, jesteśmy wystraszeni przyszłości. To nie wstyd. Nie wstyd, dlatego że wiemy tylko tyle, ile nam powiedzą. I wiemy tylko tyle, ile nas okłamią. Nic więcej. Więc co robić? Ducha polskiego nie gasić. Dziękuję. 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 Ducha polskiego nie gasić? Co to znaczy? To znaczy tak. Tyle razy ci sami ludzie nas oszukali. Nie wierzyć im. Nie powtarzać ich kłamstwa. Mogę się z panem przywitać. To bardzo dużo i aż tyle i tylko tyle. Serdecznie. Obserwuję pana. W starciu z dyrektorką przedszkola. Mam nadzieję, że pozytywnie. Dyrektorka przedszkola wykonuje polecenia nie władzy. Dyrektorka przedszkola wykonuje polecenia funkcjonariuszy neobolszewickich z Unii Europejskiej. Sodomitów. Wynasłużeńców, chorych, ich przyszłość jest zabezpieczona. Oni dożyją swojej sędziwej starości, bo umierają w swoich luksusowych łóżkach, otoczeni ludźmi, którzy im służą za ciężkie pieniądze. Nie zgadzać się na pierwszym odcinku. Odwołam się do czasów pandemii. Wszyscy, którzy tu jesteśmy, nie daliśmy się zamaskować. Wszyscy. Jak to jest? Cześć. Dobrze cię widzieć. Cześć. Będziemy żyć mimo rozporządzeń Zielonego Ładu. Kontestować znajomych, narażać się, kłócić się, dyskutować, komentować w internecie, pisać komentarze. To też jest wojna. Nawet nie widzę, jak bardzo znacząca. Wróg, przeciwnik puszcza informacje. To jest probierz tak zwanego świadomości społecznej. I czyta komentarze i zmienia plany. Pierwszy przykład, proszę bardzo. Puszczono informację, że trzeba wszystkie kury rejestrować. Nawet jak masz jedną kurę, to musisz ją zarejestrować. Więc opór społeczny był natychmiastowy. Wyzwiska w internecie, w komentarzach, obelgi, niestety najpiękniejszym bym ja nie wymyślił. Władza czyta i mówi... Mi się zlumi, że Kalisza, co mi u tej pani starszej wyjdzie. Ja tu się kłania. Dużo zdrowia. Pamiętacie, jak mi władza poprawnie zgadziła do swojego rozporządzenia. No to joko pana się działa. Już można mieć kury na własne potrzeby. Już można mieć kury na własne potrzeby. I kamraci, tak jest ze wszystkim. Ja wiem, my byśmy chcieli zwycięstwa jak na filmie, z napisem KN. Tak nie działa. Życie płynie powoli, zwycięstwa i klęski zaskakują nas równocześnie. Trzeba być, i teraz powiem farszywe słowo, którego nie lubię, ale muszę je użyć. Trzeba być asertywny. Władzy mówić zdecydowane nie. Nie dawać posłuchu. Teraz do młodych. A co wy możecie robić, kiedy dopuszczają waszą przestrzeń chorych psychicznie? Nie tolerować ich. Nasze dzisiejsze hasła to są dwa. Deunizacja sufito i żadnej tolerancji. Tolerancja jest odchyłem od normy. Tolerancja oznacza nienormalność. Tolerancja prowadzi do katastrofy, do śmierci. Żadnej tolerancji dla zboków, zboczeńców, dla neobolszewików z Unii Europejskiej. Rodacy, kamraci, nasza partia, która kością stoi różnym prokuratorom, którzy ośmielają się kłamać na nasz temat, prokuratorom, którzy nasyłają na nas funkcjonariuszy różnych służb, instruując funkcjonariuszy, że my jesteśmy nazistami, faszystami, hitlerowcami, putinowcami. To są ludzie, którzy sieją niezgodę. Prokuratorzy to nie są ludzie nieśmiertelni i ludzie wyjęci spod prawa. To są przedstawiciele narodu. Możemy ich zwalniać i możemy ich powoływać. Ja wiem, przejęcie władzy
byłoby najprostszym rozwiązaniem. Nie ma wątpliwości. Chyba nie ma się wątpliwości, co by się stało, gdyby dyrektorem polskiej telewizji został Marcin Osadowski. Nie macie, co? Nie macie wątpliwości, co by się stało, gdybym został ministrem spraw wewnętrznych. Chyba nie macie żadnej wątpliwości. Wiem. Nie macie. Proszę bardzo, nasz kamrat instalację artystyczną, bo to artysta jest dyplomowany, ma prawo do swojego wyrazu artystycznego. Proszę bardzo. I do młodych. Uczcie się, dzieci, historii. Historia nie jest nudna. Historia jest instrukcją na wasze życie. Nie znając historii, zrobicie sobie krzywdę. Popełnicie samobójstwo z opóźnionym... z opóźnioną eksplozją. Dzisiaj żyjemy w czasach schizofrenii. Oficjalnie głosi się nam, że jesteśmy sojusznikiem banderowskiej Ukrainy. A banderowska Ukraina czci ludzi, którzy wydali rozkaz wymordowania wszystkich Polaków. Dlatego tu dzisiaj w Szczecinie, tak daleko, na szczęście daleko od Warszawy, bo w Warszawie sama zgnilizna, sam rozkład moralny, samo zepsucie. Warszawa naszpikowana gangsterami, którzy tworzą prawo. Bandytami siedzącymi w Sejmie i w Senacie, którzy podejmują decyzje o naszym życiu. Moje słowa są ciężkie, ale moje słowa są prawdziwe. Jest jak jest. Część polskojęzycznych narodu dokonała wyboru. Musimy żyć, ale to nie znaczy, że nie mamy żadnych możliwości. Mamy możliwości. Mamy możliwości stowarzyszać się, organizować się. Tu dzisiaj, w tej kadrowej naszej grupie kamradzkiej, są ludzie, którzy mają doświadczenie stowarzyszeń i organizowania się od dołu. Dzisiaj Anno Domini 2024 nie ma innej drogi. Wszyscy politycy zawiedli. Wszyscy. Wszyscy politycy zawiedli. Można wymienić tylko dwa nazwiska. Dwa nazwiska, które nie zawiodły. To jest znany wszystkim strażak Rzeczpospolitej Grzegorz Braun. Tak? I tak jest. Chociaż ma swoją organizację i swoją partię. I uważajcie, co powiem. Człowiek, który musimy być sprawiedliwi. Człowiek, który od wielu lat, tkwiąc w mainstreamie po samą szyję, w tym trudnym czasie ośmiela się ryzykować swoją karierę, zresztą już tak kiedyś zrobił. Powtórzę, nauczka z historii, krótka. W 2012 roku w euro 2012 roku odbyło się w Sejmie głosowanie o obowiązkowych szczepieniach, o przymusie szczepień. W 2012 roku nikt nie widział, nikt nie słyszał, wszyscy się interesowali piłką. I człowiek o nazwisku Sawicki, pan Sawicki, kiedy cała Platforma, cały PiS głosowało za przymusem szczepień, pan Sawicki jako jedyny powiedział nie. Próbowano go zniszczyć politycznie. Więc Polacy są wszędzie. We władzach ich jest najmniej, jak widzicie. Naliczyłem się dwóch Polaków w Sejmie i w Senacie. Naprawdę procentowo to nawet chyba nie jest procent. Trzeba by obliczyć. Ale nas na ulicy jest więcej. Nas na ulicy jest więcej. Jest cała masa rozporządzeń władzy, które nie mają żadnej mocy prawnej. Żadnej mocy prawnej nie miał przymus noszenia masek. Żadnej mocy prawnej nie miał przymus szczepień. Żadnej mocy prawnej nie miał sanitaryzm. Dokonywano gwałtu na żołnierzach, na policjantach, na strażakach. Straszono ich, zmuszano ich do wyciągania konsekwencji wobec narodu. My mamy za sobą 5 lat marszu. 5 lat marszu. Zaczęliśmy funkcjonować w 2019 roku. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w marcu 2020 roku. Maszerujemy już trochę czasu. Chcielibyśmy zasiąść do godów życia. Na razie przed nami nowe cele, nowe kryminały. Ale posłuchajcie,
w kryminałach siedzą Polacy. Nie widziałem w kryminale ani jednego Żyda. Nie widziałem w kryminale ani jednego Niemca. Więcej wam powiem. Służba więzienna również składa się z samych Polaków. Wniosek prosty. Więzienia dla Polaków. Dlaczego się nie śmiejecie? To piękne hasło. Więzienia dla Polaków. Uważajcie, będzie rozwinięcie tego hasła. Polacy do tych więzień będą wsadzali swoich nieprzyjaciół i swoje wrogi. Zgadzacie się? Więzienia dla Polaków? Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć, śmierć, śmierć! Śmierć wrogom Polski! Śmierć, śmierć, śmierć! Śmierć wrogom Polski! Śmierć, śmierć, śmierć! A Polakom? Życie, życie! Życie! Dobrobycie! Życie, życie! Dobrobycie! Życie, życie! W dobrobycie! Tak jest. No dobrze. Ogłoszenia parafialne były. Teraz ojciec dyrektor bardzo poważnie niech wejdzie na naszą przyczepę propagandową. A zanim zaczniemy na poważnie, muszę jeszcze poważniej. Nasza przyczepa propagandowa, która w raportach prokuratorskich jest opisana jako narzędzie wrogie i godne zniszczenia. Przyczepa powstała w głowie i własnymi rękami została wykonana przez Zbigniewa Zolecka. Zbyszek, podnieś rękę do góry, niech ludzie cię zobaczą. Brawa dla Zbyszka! Brawo! Brawo! Dawaj te bębny do przodu! Zobaczcie tą wystawkę. Wołem 43 pamiętamy. Na górze widzimy ołuniaka, który na widłach ma resztki wyrwane z wnętrzności Polaków, czerwoną siekierę. No i powinien to chyba być rewolwer za paskiem. To symbol, który dzisiaj pośrednio wynoszony jest na piedestał w Ukrainie. To jest symbol, który jest wynoszony na pomniki na Ukrainie. Ulice są nazywane imionami, nazwiskami. Aż trudno mi powiedzieć użyć tego słowa, bohaterów, to raczej negatywnych bohaterów tamtych czasów. Kamraci, jeszcze informacyjnie, jesteśmy na zgromadzeniu publicznym. Zgromadzenie publiczne oczywiście ma swoje prawa. Jednym z tych praw i obowiązków jest zakaz używania, posiadania narzędzi niebezpiecznych, broni, noży, gazów i tak dalej. Uprzedzamy, jeśli ktoś będzie takie rzeczy posiadał, może zostać usunięty. Nad zgromadzeniem publicznym, nad porządkiem dba nasza polska policja, to jest jeszcze Polska i to jest, póki jeszcze jest Polska, to jeszcze nie zginęła oczywiście. Jeżeli będą osoby, prowokatorzy, osoby, które próbują wszczynać awanturę, zgłaszajcie policji, oni będą ich legitymować, ewentualnie wyprowadzać z marszu, ewentualnie do mnie jako przewodniczącego zgromadzenia, ja mogę takie osoby wykluczyć. A teraz sprawa najważniejsza. Zanim ruszymy, oświadczenie Polskiej Narodowej Rady Kamratów do włodarzy Szczecina i aglomeracji szczecińskiej. To 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, podpisania traktatu wersalskiego, w którym to traktacie polska myśl narodowa została przedstawiona i wyłożona po mistrzowsku przez Romana Dmowskiego, odniosła zwycięstwo. 105 lat temu naród polski, reprezentowany na wszystkich polach bitew wielkiej wojny, pod polską komendą i polskimi sztandarami, odniósł pielgrzymkowe zwycięstwo nad wrogami naszymi. Zaś w gabinetach dyplomatycznych, w salach kongresowych i pałacach, reprezentowany przez polskich polityków, politycznie odniósł zwycięstwo nad naszymi nieprzyjaciółmi. 105 lat temu Polacy czynem i słowem odnieśli sukces. Przywrócili do życia Polskę. Polskę narodową, Polskę przede wszystkim dla Polaków.
I oto dzisiaj, w tę 105. rocznicę niepodległości Polski, wołamy do was, ludzie, do was, którym przyszło zarządzać polskim, prasłowiańskim miastem Szczecin. Miasto odzyskane krwią i blizną, odzyskane przez bardzo trudne historyczne i polityczne kompromisy, podźwignięte z gruzów przez naszych dziadów i ojców, wypieszczone i wykołebione przez nasze babki i matki, przestaje być miastem polskim. My, rodacy kamraci, mamy świadomość, że winę za ten stan rzeczy ponoszą wszystkie rządy polskie po 1989 roku. Wszystkie rządy bez wyjątku po 1989 roku są winne degradacji Szczecina i aglomeracji. Szczecin został okradziony ze wszystkich swoich najwartościowszych aktywów. Wepchnięty wraz z całą Polską w neobolszewickie struktury tzw. Unii Europejskiej. Cześć, witaj. Bez wystrzału, właściwie bez społecznego oporu, na polecenie komisarza neobolszewickiej Unii, mężczyźni stoczniowcy, mężczyźni z firm kooperujących, którym obowiązkiem było strzec suwerenności i niepodległości państwa polskiego, zlikwidowali fundament egzystencji Szczecina. Fundament, na którym opierała się również niepodległość i suwerenność całego państwa. Jeśli odwrócicie głowy w kierunku głowy, zobaczycie jeszcze tak zwane dźwigozaury, bramy, suwnice, resztki stoczni szczecińskiej. Po lewej stronie mamy suwnicę, patrząc na obrę, mamy suwnicę stoczni szczecińskiej. Tutaj było kilka nabrzeży. Niestety, mówiąc językiem historycznym, na gangsterskie polecenia tzw. komisarzy unijnych, kłamiąc, oszukując i fałszywie obiecując, zabito przemysł stoczniowy Szczecina i związane z nim gałęzie przemysłu. Jeszcze raz, mówiąc językiem historycznym, nie tylko otworzono bramy dla oblegającego wroga, ale rozebrano umocnienia i mury. Mieszkańców Szczecina, polskojęzyczni politycy oddali na łaskę neobolszewickich, neokomunistycznych struktur europejskich i prawodawstwa tzw. Unii Europejskiej. Jak już dzisiaj możemy ocenić, prawodawstwa w całej swojej rozciągłości, w całej swojej niezwykłej dotykalności spraw ludzkich, prawodawstwa antyludzkiego. Prawodawstwa, którego efektem ma być nie tylko likwidacja narodów wolnych i samostanowiących o swoim losie, ale prawodawstwa, które z naszego życia uczyni wielki obóz koncentracyjny zgodłem, nędzą i straszliwymi niepokojami społecznymi. Wołamy do was, ludzie, rajcy, ludzie, którzy rządzicie Szczecinem, jeśli my będziemy więźniami i niewolnikami w tym obozie koncentracyjnym, to wy, którzy nas sprzedajecie, będziecie tam zaledwie pełnić funkcję kapo. Będziecie kapo w tym więzieniu. Będziecie współczesnymi hajmami rumkowskimi. Ale również wy będziecie więźniami i niewolnikami. Niszczenie polskości i polskiej własności, również Szczecina, traktujemy i oceniamy jako zdradę polskiego interesu narodowego. Automatycznie ludzie,
którzy poddają się prawom neobolszewickiej, tak zwanej Unii Europejskiej, stają się w naszych oczach zdrajcami narodu polskiego. My, polscy narodowcy, my, rodacy kamraci, dzisiaj tu, w Szczecinie, 29 czerwca 24 roku, 21 wieku, w marszu dmowski na Wawel przez Szczecin. Szczecin, który jest dla nas stanicą zachodniej rubieży Polski, jest twierdzą Wybrzeża Bałtyckiego, wołamy za naszym duchownym i intelektualnym wodzem Romanem Dmowskim. Jeśli jesteście Polakami, macie obowiązki polskie, czyli macie stać na straży polskiego interesu narodowego. Macie stać na straży własności polskiej. Macie stać na straży pomyślności narodu polskiego. Nie waźcie się nas zdradzić. Nie waźcie się. Miejcie się na baczności. Jeśli doprowadzicie do oddania Szczecina obcym w niepolskie ręce, to historia was rozliczy. Wychartnie na swój świetnik, a naród polski was osądzi. Jeśli zaś nie jesteście Polakami, a tylko udajecie Polaków, to zastosujcie się do słowa, które wykreowały wasze ośrodki polityczne, nie polskie. A hasło to brzmi: wypierdalać! 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 I to jest najlepsza dla was propozycja. Ale żeby Polskiej Narodowej Radzie Kamratów nikt nie posądzał ludzi z tej rady o plagiat, zachowując pełną kulturę zgodną z normami społecznymi, zwracamy się do was. Tam są drzwi. Uprzejmie prosimy, uprzejmie wypierdalać. Szczecin bracom kolejnych pokoleń od 45 roku do 89 stał się brylantem w koronie polskiej. Nawet ostatnie lata degradacji nie doprowadziły do całkowitego zniszczenia. Szczecin, co możecie zobaczyć, jest piękny. Jest pięknym polskim miastem, lecz nie dzięki waszym działaniom, ale mimo waszej działalności. Jest to efekt zaradności Polaków. Polacy sami bronią Szczecin. My, Polacy z całej Polski, przychodzimy dzisiaj z odsieczą w tej walce, niosąc wizerunek i ideę Romana Dmowskiego pod hasłem Dmowski na Wawel przez Szczecin. Dajemy wyraźny sygnał. O Szczecinie nie zapomnieliśmy i nie ma zgody na jego oddanie tylko dlatego, że sąsiad czy neobolszewicki funkcjonariusz tzw. Unii Europejskiej rości sobie do tego prawo. My, Polacy, kierujemy się hasłem: swego nie damy, cudzego nie chcemy. Potrafili w historii Polacy, potrafiliśmy w historii, my, Polacy, potrafili nasze przodki udowodnić, że tak jest. Potrafimy dzisiaj i my. Polska państwem niepodległym, suwerennym, narodowym. Polska z granicami na Odrze i Lisie Łużyckiej, w granicach porządku geograficznego zatwierdzonych po II wojnie światowej. Polska przede wszystkim dla Polaków. Polska Narodowa Rada Kamratów 29 czerwca 24 roku. Dlatego my, rodacy kamraci, panie Romanie, wnosimy na nasze sztandary hasło: deunizacja subito! Deunizacja! 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 Deunizacja w każdej naszej dyscyplinie życia, w każdej, od najmniejszej po te ostateczne. Nie ma zgody na rządy neobolszewickie, które reprezentuje sobą Unia Europejska.
Nie ma naszej zgody. Deunizacja subito. Koledzy z innych organizacji mówią o polexicie, czyli o wyjściu Polski z Unii. Powiem tak, my się nigdzie nie będziemy ruszać. My wypraszamy Unię z naszej przestrzeni politycznej, gospodarczej i społecznej. Dlatego mówimy deunizacja, czyli odtrucie narodu, odtrucie nas. Już dosyć tego bajdurzenia, że Unia Europejska pozwoliła Polakom na swobodne podróżowanie po świecie. Bo jak się przyglądam, to głównie to podróżowanie na świecie jest języczkiem uwagi Polaków i swobodny przepływ ludzi i kapitału. Tylko to nie jest Unia. To jest umowa z Schengen. A podróżowanie Polaków jest również stryczkiem, jest cynglem, jest fustem, który spuszcza nasze polskie obowiązki, która spuszcza naszą odpowiedzialność i rozsądek. Wielu Polaków zapomniało o rozsądku, o zdrowym rozsądku i tylko po to, aby podróżować, pozwolili sobie na strzelenie w łeb, strzelenie za pomocą śmiercionki, a namawiali do tego funkcjonariusze. Funkcjonariusze, którzy dzisiaj udają, że nic się nie stało. Dzisiaj się śmieją. WHO! Samo zło! WHO! Samo zło! WHO! Samo zło! Chciałbym tu sprecyzować. Słowo funkcjonariusz do tych ludzi z WHO jest słowem nad wyraz łaskawym. To są bandyci z WHO. Bandyci z WHO i mordercy z WHO. Obecny lekarz, główny epidemiolog kraju, jest ich pracownikiem, jak donoszą w internecie. Czyli nie ma w nim konfliktu interesu. Im więcej ludzi poddanych pod represję WHO, tym dla niego większa apanaże i ordery. I tutaj taka mała uwaga. Nie bójmy się, ludzie, być jednoznaczni. Koń jest jednoznaczny. Nie udaje nikogo innego. Nie stara się być nikim innym. Ja nie mówię, że mamy być końmi, ale jedna cecha końska by się nam przydała. Zdecydowane kopnięcie i silne zęby. Więc bandyci z WHO, którzy szykują nam na te wakacje, na tę jesień, jak wszystkie ptaki ćwierkają, kolejną zabawę. My tutaj, w tej reprezentatywnej grupie rodaków kamratów, mówimy, nie ważcie się, nie ważcie się. Wypierdalać! Tak jest, gdyż gniew nasz będzie wielki. Idziemy pod pomnik czynu Polaków, pod najpiękniejszy pomnik, który Polacy postawili Polakom. Tam będziemy wiecować, przechodzimy przez Szczecin. Marcin. Kamraci, będę was... Kamraci, będę was prosił o uformowanie czoła marszu. Oczywiście witam wszystkich, którzy są nie tylko ze Szczecina, ale przybyli z całej Polski. A widzę tutaj fronty i fronty całe z całej Polski kamratów. Widzę front tam krakowski się ustawia. Widzę krakowskich rodaków kamratów. Widzę częstochowe. Widzę... O, teraz każdy będzie krzyczał, no to odezwijcie się, kto skąd jest. Łódź! Łódź! No. Proszę bardzo, czyli cała Polska, Opole, Wschód, Zachód, Południe, Białystok, Warszawa, Zakopane, Stargard, proszę bardzo, miasto moje ukochane, 30 kilometrów nawet nie ma w linii prostej. Jest oczywiście Bydgoszcz, Toruń. Widzę Żywiec, Bielsko-Biała, jest Koszalin, Kołobrzeg, młodzież, jest Polonia Kamracka, proszę, są Alpy. Mówią, że do Alp daleko, a Alpy przybyły do nas, zupełnie jak Mahomety. Kamraci, będę was prosił o uformowanie czoła marszu również z naszą biało-czerwoną flagą. Czy ktoś się podejmie do pilnowania tych flag? Ktoś będzie brał je? Musimy wskazywać. Dobrze, powiedzcie. Szymek Truskawka, kierowca, będzie proszony.
Witamy Norwegię, bo widzę również Norwegię jest tutaj z nami. O Jezus. Gdzie jest ta powiedz woda? Mi, kochanie, będzie jeszcze wózku. Dobrze, bo już powiem ci szczerze. Cześć. Robimy wszystko tak. Cześć, Dorotka. No, ale chyba myślę, że jakoś nie, tak... Nie możemy rezygnować. Ja wiem, ale nie każdy jest taki silny jak ty. Nie? No. Słuchaj, rozjebiemy ich. Rozjebiemy. O, jakbyśmy mieli wszystkich takich facetów jak wy dwaj, to byśmy już dawno byli wolni. Może. Rozgonimy ich. Rozgonimy. Słuchaj. Uwaga, naprzedzie jedzie. Naprzedzie jedzie czoło marszu. Oczywiście czoło marszu. Miło ci widzieć. Specjalnie założyłem. A zacząłem marszu. Ona nabila, bo ja mam biało czerwoną, wspominam, biały po lewej, czerwony po prawej. Dziękuję bardzo. Każdy, kto chce, powolutku, mamy 11 metrów tej flagi. Za flagą jedzie Wojciech. Za Wojciechem idzie nasz plakat, a my ruszamy dalej. A teraz, kamraci. Cześć. Miło też będę, będę mogła uściskać pana rękę. Miło, że pan przyjechał. A teraz, kamraci, w czasie, kiedy będziemy formowali czoło marszu i flagę, odśpiewamy rotę. Do roty! Jesteś kierowcą, czy napijesz się z nami prądu? Nie, ja jestem z pasażerem, ale rota jest w tej chwili także. A proszę się napijesz się z nami? Porozmawiamy. Formujemy marsz.
Cieszmy się, ludzie, że przyjechaliśmy z tak daleka do Szczecina i że Szczecin jest Polski. Cześć, że cieszmy się, że jesteśmy wśród Polaków. Polacy są na wodzie i na lądzie. Gdzie mi zniknęły iście? Polacy są na koniach. Stawkę będzie zamykał nasz kamrat Jakos, znakomity hodowca, bardzo utytułowany sportowiec, trener. Na Ogierze. Dlaczego? Dlatego, żeby wrogi, nieprzyjaciele, nie podchodziły od tyłu, żeby nas nie kłócały. Ludzie, dla nas wszystkich tu zgromadzonych przy środce miła! 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 Jako 64-letni mężczyzna, który należy do pokolenia, które zawiodło. My zawiedliśmy, my przegraliśmy, jechaliście, myśmy się dali podejść jak dzieci. Uwierzyliśmy pani Łoszczyną i bandytom. Przepraszam was za to, za moje pokolenie. Tam dobrego. Przepraszam was za to. Co? Jeszcze moi tytuł po uchwalony musi się rozdać. Bardzo prosić, abyście pan Maciej jeździ. Kamraci, z dumą jesteśmy baczni obserwowani przez wrogie telewizje, wrogie gazety, które kłamią na nasz temat, czynią to z jakąś dziwną satysfakcją. Dlatego, że oni jadą na takiej samej platformie jak my. Oni również będą konsumować biedę i nieszczęście. Ale musimy być jednoznaczni, więc jednoznacznie. Mamy tutaj 13 postaw. Wiesz, flaga pierwsza, potem dzwoni, potem melek. I nie powiem, że inna, przewodnio. Symbol walki z systemem do końca. Nie mówię, że to jest niepokojonego. Bo przynos nas, Polaków, jest bardzo podobny do odpoczynka. Mamy Kalera, mamy Wojskiego, mamy Kalewskiego, mamy Grodnictwo. Niech postaci naszymi głowami, niech ludzie, którzy nie znają historii, mogli się czegoś nauczyć, a ludzie, którzy są naszymi przyjaciółmi, nie wiemy, co tu tworzyć, kim jesteśmy. To był Kuczyński, człowiek, który doprowadził do zwycięstwa powstanie w Wielkopolsce. Jeronimo, człowiek, który 50-60 lat walczył z systemem w obronie swojego ludu, który dokonał rzeczy niezwykłej. Zwiedzkoczył wrogie, sobie piękne i plemiona indiańskie. Mamy Marię Korotnicką, która swój talent i teatr poetycki oddała służby Polsce. To ona jest twórczynią Roty. Dalej, Stanisława Staszczyka. Jego nauki są dzisiaj nieśmiertelne. W internecie możemy znaleźć książkę, którą napisał w 1816 roku, a książka zatytułowana jest Przyczyny oszkodliwości Żyda. Ten Staszczyk funkcjonuje w przestrzeni naszej społecznej. Jego imieniem i nazwiskiem nazywane są szkoły, ulice, akademie. Mamy Paderewskiego, człowieka, który oddał swój majątek na rzecz niepodległej Polski. Mamy Wojciecha Korwatnego, wybitnego Polaka Ślązaka, który sam przekonywał Niemców do tego, że powinni żyć w symbiozie ze Ślązakami, ze Ślązakami. Mamy dalej generała Kwatowskiego, człowieka, który uratował Polskę przed Stalinem Bolszewickim. Jego geniusz wojskowy i militarny sprawił, że w 1920 roku pobiliśmy bolszewicką zarazę. To Rozwadowska, nikt inny stworzył plan zwycięstwa. Za to został skrytobójczo zamordowany. Jego cele w więzieniu, w którym siedział,
Świetnie. Cześć! Witam. Witaj. Jest Zbyszek? Jest. Tam, no, tam gdzieś stoi. Tam w białej czapce. A. Dosłownie tam jak ta blisa. Aha, aha. Jak tu u nas, tam wybierają tam, wydaje się, że coś tam się zmieni, a tu jeszcze na gorzej. Także wszystko jedno, przecież Trump sprzedał Jerozolimę, nie? Także nic nie będzie, ale to tyle tych dzieci, nie? Bitych tam. 16 tysięcy już prawie, 16 tysięcy. W sumie ponad 37 tysięcy. Większa masakra w Palestynie jak przez 2 lata wojny na Ukrainie. No tak, no tak, no tak. A my dalej mówimy o Ukrainie, a tam w ogóle nic, cisza. Ten kodeks czyni ład społeczny. Profesor Romuald Kube, 19-letni uczony, historyk, to on odkrył fałszerstwo statutów kalińskich. To on, kamraci i kamraczki, obnażył tę tajemnicę, która nas zatruwała przez wieki. Zatruwała nas przez wieki fałszywość tego dokumentu. To przez ten dokument pozwoliliśmy urosnąć nowotworowi, który często mówił po polsku, ale działał antypolsku. Dobrze, ten nerwuje. Kamraci, ruszamy, dosyć do widzenia. Poddaję mikrofon strażnikom.
motocykliści. Już. Cześć, witaj. Lepo pozdrawia. O, no, kupa fajnie, lat. No. Dzień dobry. Cześć, witaj. To szczęście, żeby pana poznać. Dziękuję, że pan jest takim Polakiem. Vivat Palestina. Vivat Palestina. Wszystkiego dobrego. Na wzajemnej. Cześć, trzymaj się. Jak daleko idziemy? A ja nie wiem, czy idziemy w ogóle? Nie wiem, bo oni tam później, wiesz, przemówienia i ten. I ten. Cześć, trzymaj się. A co to jest na ten koniec? Nasz człowiek. Nasz człowiek jeszcze. No. Dobra, na tym kończymy tą transmisję. Na razie, później zobaczymy.